konkretnego głosu z Pomorza, bynajmniej nie artykułowana tylko i wyłącznie przez kilkoro naszych posłów zainteresowanych tą problematyką. Ponadto ja tylko przypomnę, że jeszcze w pierwszych dniach maja miało odbyć się poważne spotkanie z udziałem pana ministra Grada. Ono było niemalże, to znaczy ono było potwierdzane, potem pan minister Skarbu zdecydował się na odwołanie tego spotkania z udziałem środowisk biznesowych. Mieliśmy, krótko mówiąc, być może w tej albo innej większej sali dyskutować właśnie i o NRD, i o Lotosie. Ja też przypomnę, że w minionych latach, a ja funkcjonuję w Sejmiku Województwa Pomorskiego blisko już 12 lat, co jakiś czas podejmowane były próby przekształceń też w Lotosie, gdzie środowisko gdańskie w szczególności, środowisko pomorskie wyrażało tutaj gwałtowny sprzeciw. A więc dla ministra skarbu musi być jasne, że w sprawach dotyczących tych dwóch najistotniejszych spółek skarbu państwa, bo i o NRD mówię, i o Lotosie, głos Pomorza powinien być słyszalny, nawet jeśli z ust marszałka województwa pomorskiego pojawia się jakiś pomysł, który powinien, czy jakaś koncepcja, która powinna w moim przekonaniu być przynajmniej rozważana. Ona powinna być dyskutowana. Ja chciałem po prostu włożyć, krótko mówiąc, kij w mrowisko i na ten temat podjąć dyskusję. Bo jednakowoż uważam, że po pierwsze ta prywatyzacja zaproponowana przez ministra skarbu rzeczywiście nie jest żadną prywatyzacją, jeśli ona miałaby prowadzić do tego, że inna rzeczywiście duża państwowa spółka kontrolowana właśnie przez Skarb Państwa miałaby objąć tutaj kontrolny pakiet. I to uważam z kilku powodów, które ja nie będę je tutaj szeroko rozwijać, ale one zostały tutaj przytoczone przez pana premiera Szczęk-Hofa, kiedy mówił właśnie o negatywnych konsekwencjach choćby dla poprawy bezpieczeństwa energetycznego regionu. Jak wiadomo, my musimy energię ściągać z innych, kupować z innych regionów, ona jest produkowana w innych częściach naszego kraju, ale dotyczyć ona również może nie tylko plany budowy nowych źródeł energii, też konwencjonalnych, jak i tak zwanych OZE. Także zwracaliśmy uwagę na obniżenie poziomu konkurencyjności na rynku, gdyby doszło do takiej właśnie prywatyzacji, która miałaby skutkować wzrostem cen energii elektrycznej. I oczywiście to, co najczęściej podkreślamy, bo mamy akurat do tego tytuł, marszałek województwa niewątpliwie ma, żeby mówić o negatywnych konsekwencjach dla gospodarki województwa, kiedy bardzo istotne przedsiębiorstwo, jakim jest Energa SK, jest wiadomo bardzo głęboko zintegrowana z pozostałymi sektorami gospodarki. Nagle okazuje się, że i ta centrala, to znaczy kwestie podejmowania decyzji, sprawy podejmowania decyzji miałyby być wyprowadzone poza obszar naszego regionu. Ale zasadniczą kwestią w ogóle staje się dyskusja, czy polemika, którą powinniśmy prowadzić z ministrem skarbu w kwestii motywów prowadzenia takiej właśnie prywatyzacji. Jeśli motywem jest pozyskanie znaczących funduszy do budżetu skarbu państwa, do budżetu państwa, to wydaje się, że najlepszym argumentem, czy najlepszym rozwiązaniem może być właśnie prywatyzacja poprzez giełdę. I to w przypadku Lotosu i w przypadku energii. I wtedy oczywiście podjęcie takiej decyzji o ewentualnej konsolidacji Lotosu i energii powinno być decyzją w istocie biznesową. Przecież ona oczywiście nie może być zagregowana na poziomie jakichkolwiek struktur administracyjnych. Ale warto rozważyć ten potencjał, te walory, które są na terenie województwa naszego regionu dostępne. To jest, mówimy o gazie łupkowym, który jest dzisiaj może dość jeszcze hipotetyczny, bo w sferze badań są budowane kawerny. Dyskusje trwają na terenie naszego województwa od kilku lat na temat utworzenia terminalu gazowego. No po prostu może warto spojrzeć na to nieco szerzej, właśnie z punktu widzenia interesów naszego województwa. I z tych powodów w tej sprawie się wypowiadam. Przecież tu nie chodzi tylko o to, jakby ktoś chciał sprowadzić tę dyskusję do tego, że PGE weszło w arenę, Adamowicz w jakimś sensie się sprzedał, bo odchodzi od,
od najistotniejszych problemów regionu, interesuje prezydenta Gdańska wejście tak poważnej firmy do obsługi Baltic Air. Naprawdę nie o to chodzi i my nie będziemy żadnym zakładnikiem tego typu decyzji. Natomiast uważaliśmy za stosowne, ja w tej sprawie jeszcze w kwietniu wysłałem pismo do pana ministra Grada, żeby rozważył inne również koncepcje. I na ten list dostaję po 2 miesiącach odpowiedź, w którym pan minister mnie informuje, że trwa procedura prywatyzacyjna i dopóki ona się nie zakończy, nie chce podejmować żadnej innej debaty. Ja uważam, że taka debata jest potrzebna, to spotkanie jest też potrzebne. Powinny szersze kręgi, również intelektualne naszego regionu w tej sprawie zabierać głos i o to apeluję do wszystkich tych, którzy mają w tej sprawie cokolwiek do powiedzenia. A ja mogę tylko dodać, że łamy Dziennika Bałtyckiego są otwarte, o czym pan marszałek się też przekonał, klikując. Tak jak pan marszałek powiedział, trochę wpadający kij w mrowisko, tekst związany z pomysłem połączenia energii Lotosu. Pani prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pani prezes Teresa Kamińska, mówimy o Żarnowcu, mówimy o elektrowni jądrowej, mówimy też o dostawcy energii, co z punktu widzenia inwestora pojawiającego się na przykład w PSSE jest niezwykle ważnym argumentem do tego, żeby to właśnie tutaj zainwestować i się pojawić. Jak z pani punktu widzenia wygląda? Ja oczywiście nie będę oryginalna, ponieważ w zasadzie jednym chórem mówimy, że prywatyzacja czy jakiekolwiek przekształcenie energii musi odbyć się w taki sposób, aby było to z korzyścią dla rozwoju regionu. I tutaj oczywiście pan marszałek Borusewicz ma rację, że sprawa podejmowana w Warszawie przez rząd, przez ministra skarbu, prywatyzacji musi być rozpatrywana z pozycji kraju. Ale ja chciałabym bardzo mocno zwrócić uwagę na to, że rozwój kraju to jest rozwój regionu. Jeżeli region będzie podupadał, nie ma możliwości, żeby kraj tak naprawdę był w nauce rozwijający się, a więc tu nie ma sprzeczności. Racja stanu kraju i racja stanu regionu akurat w tym przypadku jest absolutnie ta sama. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, padło tutaj bardzo słusznie o konkurencyjności naszego regionu w stosunku do południa. I rzeczywiście, ja mogę powiedzieć z punktu widzenia stref, mamy ogromny problem, jeśli chodzi o konkurowanie ze strefami południowymi, ponieważ tam rzeczywiście komunikacja, drogi, skomunikowanie ze wszystkimi zachodnimi krajami, a dla inwestora to jest szalenie istotne. To jest czas transportu, to jest czas możliwości wyekspediowania tego produktu poza nasz kraj. A wiadomo, że jesteśmy świetnym przyczółkiem, co jest bardzo pozytywne, na rynek zarówno zachodni, jak i wschodni. Ale do tych zachodnich autostrad troszeczkę z tego Pomorza mamy daleko. I taki tir jedzie 12 godzin, a więc to już jest takim punktem dla nas szalenie trudnym. Mamy nadzieję niedługo tą autostradę, mam nadzieję, że inne trasy szybkiego ruchu, ale to wszystko jest perspektywa. I tutaj na tym tracimy. Ja sobie nie wyobrażam, żeby region jeszcze stracił na konkurencyjności poprzez utratę ogromnie ważnego partnera, jeśli chodzi o inwestorów, o rozwój gospodarczy, jakim jest energia. My w tej chwili mamy ogromny problem z jakością energii, bo jak Państwo doskonale widzicie, nie mamy tych elektrowni, a sieci są szalenie przestarzałe, 30 lat niemodernizowane. Wobec tego trudno nawet sprowadzić tę energię na Pomorze. I ogromnie się wszyscy cieszyliśmy, że projekty inwestycyjne energii właśnie i Lotosu zakładają powstanie tutaj na Pomorzu właśnie źródeł wytwarzania. Ja nie bardzo powtórzę to, co powiedziałam już w wywiadzie dla Dziennika, że oczywiście żadna spółka nie podejmuje samobójczych decyzji. Jeżeli PGE ma problem z ilością źródeł wytwarzania, z ilością sił wytwórczych, brakuje jej dystrybucji, a to ma energia. I moim zdaniem to jest głównym powodem, dlaczego PGE tak bardzo chce przejąć energię.
Jeżeli Energa zrealizuje swój program inwestycyjny, to będzie szalenie konkurencyjne dla PGE, ponieważ będzie miała świetną sieć dystrybucji i będzie miała własne źródła wytwarzania. A więc tu, no oczywiście nie, za chwilę co do elektrowni jądrowej, ale moim zdaniem w momencie przejęcia energii jest, PGE nie podejmie decyzji o budowie żadnej nowej elektrowni, bo najpierw będzie musiała sobie poradzić z tymi nadmiarami sił wytwórczych. I teraz wracając do tego, co powiedział pan premier Steinhoff. Oczywiście mamy ogromne wyzwanie, ale wiemy, że gdyby siłą sprawczą jest nie tylko decyzja Unii, że jesteśmy w trudnej sytuacji, jeśli chodzi o ten dwutlenek węgla,